Komin ten zbudowano w roku 1971. U podstawy ma 12 metrów, w koronie 4. W związku z tym, że wymogi unijne narzucają wysokie normy oczyszczania spalin, konieczna była budowa instalacji odsiarczania i odazotowania wraz z nowym kominem, który powstał w roku 2015. I wtedy stary stał się już zbędny. Zasadnicza inwestycja dokonała się wcześniej, bo zbudowano nowy komin, który wyposażony jest w dużo lepsze filtry. W związku z tym jest ekologicznie dużo, dużo lepszy. Stary komin został, instalacja ze starego komina została przełączona do nowego komina i w tym momencie zrealizowano drugą część obietnicy, mianowicie stary komin znika z pejzażu miasta. To jest taki wyraźny znak dla wszystkich wrocławian, że kogeneracja we współpracy z nami dba o jak najlepsze warunki ekologiczne. Najwyższy 186-metrowy komin pozostanie jako rezerwa. A jak będzie wyglądała rozbiórka 120-metrowego? Rozbiórka komina będzie prowadzona z podestu roboczego, który się znajduje wewnątrz komina. To jest podest ruchomy, który będzie opuszczony wraz z demontażem fragmentów komina. Na tym podeście pracuje kruszarka, która metr po metrze kruszy płaszcz komina. Urobek kruszony przez tą kruszarką jest transportowany wewnątrz komina, więc w sposób bezpieczny, nieuciążliwy zarówno dla nas tutaj ze względu na obsługę, jak i dla mieszkańców Wrocławia. I systematycznie z każdego dnia będziemy demontować około 1 metra komina. W związku z tym proces demontażu całego komina, którego wysokość wynosi 120 metrów, potrwa około 150 dni. Jak przystało na XXI wiek i charakter rozbieranej budowli, wszystko działo się na wysokim poziomie. Sygnał do rozbiórki przez radiotelefon dał prezes kogeneracji w obecności prezydenta miasta, a pierwszy ruch maszyny rejestrował dron. Brawo! Wprawdzie zarząd kogeneracji mówi, że komin przejdzie na emeryturę. Prawdziwsze byłoby stwierdzenie, że komin czeka spokój wieczny w ziemi. Posłuży bowiem jako kruszywo do budowy dróg. Marian Maciejewski, Echo 24.